Cześć. Cieszę się, że tu jesteś i zainteresował Cię nasz podcast. Za chwilę usłyszysz jego fragment. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Miłego słuchania. Jeżeli już jesteśmy w kancelarii prezydenta, to tam dokonała się istotna zmiana. Prezydencki minister zajmujący się polityką zagraniczną, Jakub Kumoch, właściwie kreator w ostatnich miesiącach czy od momentu właściwie wybuchu wojny, jeden z kreatorów polityki Andrzeja Dudy, szef Biura Polityki Międzynarodowej, odchodzi. I powiem Państwu, tak, to nie jest zaskoczenie. W specjalnym wydaniu stanu wyjątkowego na przełomie roku też mówiliśmy o takim możliwym rozwiązaniu, że Kumoch odejdzie. On to przedstawia jako uzgodniony z prezydentem scenariusz: tęsknił do rodziny. No, być może tęsknił pan do rodziny i życzymy panu, że pan z rodziną spędzał jak najwięcej czasu, ale nie to było powodem. Od dłuższego czasu były tarcia między Dudą a Kumochem. Kumoch, według naszych informacji, które pewnie zdemontuje, tym bardziej proszę w nie wierzyć był na przykład zwolennikiem o wiele bardziej twardego stawiania wobec Ukrainy spraw dotyczących Wołynia. I prezydent uważa, że to nie jest ten moment, kiedy Duda miał wystąpienie przed Parlamentem Ukrainy jako pierwszy przywódca zachodni po wybuchu wojny, już kiedy Rosjanie odeszli spod Kijowa, to też Kumoch miał taki pomysł, żeby tam umieścić takie jednoznacznie sformułowane fragmenty dotyczące odpowiedzialności Ukraińców za Do To też się nie chciał na to zgodzić. No, elementem przesądzającym była też opowiadana przez nas sytuacja sprzed kilku tygodni, kiedy pod Trubieszowem przewodowie Upadła, ukrai ukraińska rakieta zabiła dwóch przypadkowych yy, ludzi. To w nocy po tym uderzeniu, kiedy jeszcze ważyło się, czy to rakieta ukraińska zabłąkana, czy może zabłąkana rakieta rosyjska, zadzwoniło do Dudy dwóch takich sterowanych przez Kreml troli, podając się za Manuela Macrona, i prowadzili z nim rozmowę. A Duda myślał, że rozmawia z prezydentem Francji o tej całej sytuacji. I tu uważał, że to jest odpowiedzialność też Kumocha, no bo on, jego biuro, czy biuro, które mu podlegały w Kancelarii Prezydenta odpowiadały za weryfikację rozmówców. I to był właśnie taki moment przesądzający. Od tego momentu szukali mu placówki, znaleźli tę placówkę w Korei Południowej. Korea jest coraz ważniejsza w relacjach z Polską, więc to też nie jest jakaś szczególna degradacja, ale to nie jest dobrowolne odejście ewidentnie. No, oczywiście nie jest dobrowolny, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że w kancelarii prezydenta niewielu urzędników utrzymuje się tak na dłużej. Tam co Bardzo chwila krótko. ktoś odchodzi i za chwilę tylko Paweł Schrodt już zostanie z prezydentem Andrzejem Dudą, to, co też jest znaczące. Szczerze mówiąc, ja nie pamiętam prezydenta, który by tak tracił ludzi jak Andrzej Duda. No Nawet znaczy, Kwaśniewskim już nie wspominam, bo tam wszyscy byli turbolojalni i, i i siedzieli z nim przez 10 lat w kancelarii. Ale też to wynika z tego, że najnormalniej w świecie oni nie do końca wierzą w przyszłość polityczną prezydenta Andrzeja Dudy i trochę zaczynają się ustawiać w innych miejscach. Wcześniej zastępca Jakuba Kumocha tuż jeden czy dwa dni przed nim został odwołany i no, jeżeli Kumoch twierdzi, bo taka jest oficjalna jego wersja, że uzgodnił to z prezydentem w październiku, w październiku no to Proszę nam wierzyć, że no mówiąc eufemistycznie, nie uzgodnił w październiku. Po pierwsze nie uzgodnił, po drugie nie w październiku. Bardziej to była kwestia dni i bardziej oznajmienia Kumochowi, że będzie pilnował interesów Rzeczpospolitej w Seulu. Spokojnie. To nie koniec. Całości możesz posłuchać w aplikacji Onet Audio. Do usłyszenia.